Lips TV. Liberalny punkt widzenia. Jednomantantowo okręgi wyborcze są dzisiaj traktowane jako taki temat zastępczy przez Pawła Kukiza i przez niektóre środowiska. Ja uważam, że ktoś wymyśli sobie w tym momencie, że lekiem na, na, na kimś na, na gardło jest w stanie zmienić wszystko, że jest w stanie wyleczyć Polskę z tego nowotworu, na który choruje lekiem na bulgardło. No, to jest błędna, błędna według mnie opinia i, to, i trzeba zmiany, zmiany cało, całościowej całego systemu, poczynając od konstytucji, od redukcji prawa zbędnego. Trzeba Wziąć wzór na przykład z Australii, która około półtora roku temu zlikwidowała niemal za jednym zamachem 10,5 tysiąca zbędnych ustaw. Trzeba iść tą drogą, trzeba wyłonić dobry rząd, który zmieni Polskę. A jednomandatowe okręgi wyborcze być może by były jakimś lepszym rozwiązaniem niż ten system proporcjonalny, który jest obecnie, ale to po zmianie systemu i co jeszcze według mnie istotniejsze, po zmianie kompetencji posłów. Uważam, że posłowie powinni się zajmować tak naprawdę tylko kilkoma mniej istotnymi rzeczami niż teraz albo tak jak dawniej, tylko i wyłącznie podatkami, a dzisiaj oni tak naprawdę pełnią rolę no, dziwną, tak? głosują nad tym, co chce, co chce lider partyjny. No i tutaj rzeczywiście system proporcjonalny nie jest, nie jest dobry, bo jak pokazuje praktyka, wygląda to na, na odwrót niż powinno. No ale czy większościowy to będzie? I poza tym, jaki ten większościowy? To też jest dobre pytanie, które, którego nawet w tym referendum... Nie ma. Ja osobiście uważam, że mogłyby być i owy, no ale to mówię po zmianie systemu, i nie uważam, że to jest jakiś, że to powinien być postulat z najwyższej półki. To jest według mnie zupełnie taka rzecz dalszego, dalszego rzędu. Lips TV. Liberalny punkt widzenia.